Lipca Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 14 maja 1972 roku. Okolica Starego Parku Berlińskiego w robotniczej dzielnicy Friedrichshain. Orkiestry reprezentacyjne i kompanie honorowe Wojska Polskiego, Narodowej Armii Ludowej NRD i Armii Radzieckiej. Kilkutysięczna delegacja Polaków oraz mieszkańcy Berlina przybyli na odsłonięcie pomnika żołnierza polskiego i niemieckiego antyfaszysty. Są wśród nich uczestnicy szturmu Berlina przed 27 laty, żołnierze i oficerowie 1. Kościuszkowskiej Dywizji, ówczesny dowódca naczelny Wojska Polskiego, marszałek Polski Rola Żymierski. Delegacje z Bowidu, górników ze Śląska, szczecińskich marynarzy. Wraz z młodzieżą NRD, polscy harcerze i ZMS-owcy. Przybyli przywódcy partii i rządu NRD i Polski. Premier Jaroszewicz był również uczestnikiem berlińskiego szturmu. Premierzy Piotr Jaroszewicz i Willi Stoff wygłaszają przemówienia o wspólnych tradycjach walki żołnierzy i patriotów polskich i niemieckich antyhitlerowców. Chwila odsłonięcia pomnika. Od harcerskiej sztafety przejmuje pochodnię kapitan Michał Troicki, który 2 maja 1945 roku zatknął polską flagę na pruskiej kolumnie zwycięstwa. Przed pomnikiem wspólnej walki i zwycięstwa zapłonął wieczny znicz. Wieś Platerówka w powiecie Lubań-Śląski. W 27. rocznicę zwycięstwa spotkanie kobiet kombatantek, które w żołnierskim mundurze brały udział w walkach o wyzwolenie. Niektóre nie widziały się od bardzo dawna, inne do dziś mieszkają i gospodarzą w Platerówce. Dwuszereg, równaj! Oduczyłyście się dyscypliny, czy może kondycja szwankuje? Komendę znowu sprawuje chorąże rezerwy Nadzieja Łańcut. Kolejno odlicz! No, prawie zupełnie jak wtedy. To już ponad ćwierć wieku od tamtych dni. Dziewczęta z batalionu imienia Emilii Plater. Niejedna przeszła cały szlak bojowy od obozu z Sielc do Berlina. We wsi Platerówka założyły osadę wojskową, zaorały wojenne ugory. W tej babskiej Rzeczypospolitej dzielnie reprezentował męskie wojsko generał Mieczysław Mazur, zastępca dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Oczywiście nie mogło być innego bankietu, jak z menażki przy żołnierskim stole. Pamiątkowe zdjęcia robiły córki Platerówek, a wśród sierżantów i kaprali rezerwy znalazło się także parę ich wnuczek. Powstała ta fabryka na bazie kilku starych warszawskich zakładów, wielce zasłużonych, ale każdy na małą skalę robił co innego. Bracia Jenike windy, bracia Borkowscy sprzęt elektryczny, a Dobrolin słynną pastę do butów. Od 20 lat Delta produkuje sprzęt lotniczy. Około 300 przyrządów nawigacyjno-pilotażowych, wymagających niezwykłej precyzji i wysokich kwalifikacji załogi. Korzysta z nich przede wszystkim lotnictwo, ale także wiele innych gałęzi przemysłu. Wśród nich żegluga, która z Delty otrzymuje urządzenia do automatycznej nawigacji. Opatentowano tu kilka własnych wynalazków, rozwinięto eksport i w roku bieżącym zwiększono pokaźnie produkcję. W komorze niskich temperatur i komorze próżniowej przechodzą surowe próby instrumenty, które nie mogą zawieść na lądzie, na morzu i w powietrzu. Wszystkie z warszawskiej Delty, która narodziła się z kilku starych stołecznych zakładów przemysłowych. Raz jeszcze odwiedzamy jedną z podwarszawskich wsi,
by znowu trafić, chociaż nie jesteśmy na pustyni, na wszechobecny, coraz bardziej dotkliwy problem wody. I to nie dość jeszcze, żeby była, ale to jeszcze śmierdząca, brudna, nie zatna nawet do picia, ale musimy pić i nic tak odzieć. No. To woda surowa, to jest żółta, a jak się ugotuje, to na dnie saganie, to taki zostanie osad. Bydło pije, no bo musi. No jak musimy, co robić? Bydło pije. Człowiek się do wszystkiego przyzwyczai. Chociaż woda według orzeczenia inspektora do picia się nie nadaje. W 60 wsiach na 100 należałoby przystąpić do budowy wodociągów. W 914 wsiach występuje deficyt wody. Wszystko w jednym tylko województwie warszawskim. Ciężko, no zazdrościmy mi innym wsią, które już mają wodociągi. No i my się dobijamy o ten wodociąg. Bo na swój koszt to nie ma mowy, żeby wykopać. To nie tylko, jak się okazuje, problem wielkich miast, ani pustynnych obszarów. Powszechna wciąż bolączka polskiej wsi i gospodarki. Na hale jaworznickie ciągnie 6000 owiec, baranów i owieczek. Doroczny wiosenny redyk. A że już jubileuszowy, 25. Z kolei, więc z całym ceremonialem, z obrzędami i w asyście fotografów, których było tu tyle co kierdeli. Niektórzy specjaliści twierdzą, że należałoby przynajmniej część stad zatrzymywać w Tatrach i na Podhalu, ale to pewno czarne owce wśród ekspertów. Jubileuszowy redyk, jak i poprzednie, przywieziony zostanie w Bieszczady, gdzie wykarmi się, wydoi i obrośnie w wełnę 50 000 baranów, owiec i jagniąt. Kolejny reportaż z naszego lotu lotem do Madrytu. Historię i zabytki mamy już z głowy. Dzisiaj w niedzielę w gęstym tłumie podążamy na tutejszy Kercelak. Niby egzotyka, a przecież także i coś bardzo swojskiego. Skrzyżowanie warszawskich ciuchów z wiejskim jarmarkiem, krakowskiej tandety z niedzielnym odpustem. Kupić można wszystko, a jeszcze więcej, nawet nie targując, obejrzeć. Też każdą niedzielę pełno miejscowych i turystów na niedzielnym pchlim rynku w Madrycie. Na scenie sali kongresowej berlińska rewia Friedrichstadtpalast. Berliński Teatr Rewiowy powstał tuż po wojnie, zalicza się do czołówki światowej obok słynnych zespołów Nowego Jorku, Paryża, Tokio i Leningradu. W własnej sali, w stolicy NRD, teatr gości codziennie 3000 widzów i daje rocznie od 8 do 10 premier.